Felix Nowowiejski dał się poznać krakowskiej publiczności już w 1906 roku. Podczas drugiego otwarcia Starego Teatru, po jego gruntownej renowacji, zaprezentowano jego uwerturę koncertową Swaty Polskie. To kompozycja, którą Nowowiejski zwyciężył w konkursie kompozytorskim imienia Beethovena w Bonn. Już 3 lata później wygrał konkurs na dyrektora Towarzystwa Muzycznego i objął jego dyrekcję artystyczną aż do roku 1914. Do jego zadań należało m.in. programowanie działalności tego towarzystwa oraz prowadzenie orkiestry. Nowowiejski prezentował utwory Beethovena, Mahlera, Brucknera, ale także ówczesnych polskich kompozytorów Noskowskiego, Karłowicza czy Stojowskiego. Towarzystwo Muzyczne w Krakowie w ówczesnym czasie to była potężna i właściwie jedyna instytucja muzyczna. Wcześniej, w 1888 roku, wyrosło z niej konserwatorium. Głównym zadaniem Nowowiejskiego było programowanie koncertów oraz prowadzenie orkiestry. O skali trudności niech świadczy fakt, że gdy Nowowiejski zaplanował prezentację 9. Symfonii Beethovena, nie mając profesjonalnego chóru, musiał się ograniczyć do zaprezentowania wyłącznie 3 części. Na okres pobytu Nowowiejskiego w Krakowie przypada kilka znaczących faktów z jego życia. Po pierwsze, w 1910 roku, podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego ufundowanego przez wielkiego Ignacego Jana Paderewskiego, zabrzmiała jego rota do słów Marii Konopnickiej, wykonana przez wieloosobowy chór, i było to wielkie wydarzenie, także patriotyczne, wykraczające swoją skalą poza Kraków. W roku 1914, na zakończenie swojej kadencji i działalności w Krakowie, Feliks Nowowiejski skomponował swój poemat zatytułowany Śmierć Elenai. Mieścił on się jeszcze w obchodach stulecia urodzin Juliusza Słowackiego, które w Krakowie w 1909 roku były bardzo głośno i mocno fetowane. Teatr Stary zaprezentował 10 spektakli, powstało wiele utworów, no i Nowowiejski postanowił także, zainspirowany poematem Angelii Słowackiego, skomponować nowy utwór. W 13 rozdziale Angelii opłakuje śmierć Elenai. Kompozytor namalował muzycznie tę część poprzez wzruszające i wspaniałe solo klarnetu. Chciał podkreślić to, że można być pokonanym, ale pozostać niezwyciężonym. Feliks Nowowiejski należy do tych twórców, którzy są dzisiaj niedostatecznie doceniani. Być może dlatego, że urodził się w trudnych czasach. W 1877 roku przyszedł na świat na terenie Prus Wschodnich, niedaleko dzisiejszego Olsztyna. Dość szybko rozpoznano jego talent muzyczny i miał okazję uczyć się u najlepszych. Dość powiedzieć, że pobierał nauki w Berlinie czy w Ratyzbonie, centrach ówczesnego muzycznego świata. Kompozycji uczył się od Maxa Brucha, ale także miał kontakt z tymi kompozytorami, których dzisiaj uważamy za klasyków XIX i przełomu XIX-XX wieku. Kontakt miał z Gustawem Mahlerem, z Antoninem Dworzakiem czy Kamilem Saint-Saensem. Tworzył nie tylko muzykę orkiestrową, tworzył nie tylko rotę. To jest utwór, z którym dzisiaj kojarzymy Feliksa Nowowiejskiego, ale przecież trzeba pamiętać o jego monumentalnych oratoriach, chociażby o Quo Vadis, które miało setki wykonań na całym świecie i to w najważniejszych salach koncertowych Europy i Stanów Zjednoczonych. Pisał także muzykę churalną, pisał świetne organowe symfonie, dość intrygujące w formie. Wreszcie napisał w 1914 roku utwór, o którym dzisiaj mówimy, Śmierć Elenai. Kompozycja jest przeznaczona na orkiestrę smyczkową, na klarnet oraz na głos recytatora. W dowolności może być użyty w wykonaniu kompozycji, a może także go nie być. Kiedy słuchamy tego utworu bez partii recytatora, możemy mówić o pewnym muzycznym fresku. Kiedy dodamy partię recytatora, która właściwie komentuje przebieg dźwiękowy, możemy mówić o formie melodramatu, formie, która była popularna w wieku XVIII. Że ten utwór był istotny dla Feliksa Nowowiejskiego, niech świadczy fakt, że w latach 30. powrócił do partytury, niejako przepisał ją na nowo, a 8 dni przed śmiercią napisał do swojego młodszego kompozytora, kolegi, Adama Maklakiewicza, aby ten stworzył nowe opracowanie na orkiestrę symfoniczną. W roku Nowowiejskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne podjęło się zadania przygotowania edycji źródłowo-krytycznej dzieł Feliksa Nowowiejskiego. Jednym z pierwszych rezultatów tej pracy jest partytura Śmierć Elenai, op. 32a na orkiestrę smyczkową, klarnet solo i recytatora. Utwór ten dowodzi, że muzyka Feliksa Nowowiejskiego jest niezwykle atrakcyjna. Jest także niezwykle atrakcyjna nie tylko dla profesjonalnych muzyków, ale dla orkiestr szkolnych czy muzyków amatorów. Serdecznie Państwu polecam nie tylko Śmierć Elenai Feliksa Nowowiejskiego. Niezwykły obraz Jacka Malczewskiego, przed którym stoję, to obraz namalowany w okresie Młodej Polski. Jacek Malczewski w późniejszym okresie swojego malarstwa charakteryzował się większą dynamiką w obrazie. Pokazywał swoje przedstawienia, używając bogatej symboliki, alegorii, różnych skojarzeń. Ten obraz, który dzisiaj oglądamy, to przedstawienie Śmierć Elenai, nawiązujące do poematu słowackiego, mówiące o zesłaniu na Sybir polskich powstańców. Głównym bohaterem tego poematu jest Angeli, który tutaj w tym obrazie siedzi na skraju łoża, na którym leży rozłożona ze złotymi włosami Elenai, która właśnie w tym momencie gaśnie, umiera. Jest to taki bardzo niezwykły moment, symboliczny, w którym Malczewski pokazuje w pewnym sensie, w sposób alegoryczny, Polskę, którą tutaj uobecnia, uosabia właśnie Elenai. Takim mesjaszem, któremu właśnie taką rolę przypisuje Słowacki, jest Angeli. Mesjaszem, który zostaje namaszczony na postać, która ma wybawić Polskę z niewoli. Oczywiście Słowacki używa tutaj bardzo bogatej alegoryczności, symboliki, jakby własnej mitologii. Do tego nawiązuje Malczewski, wspaniale podejmując ten temat. Trzeba powiedzieć, że jest to obraz z wczesnego okresu malarstwa Malczewskiego, w którym jeszcze używa kolorów dość monochromatycznie. Bardzo pięknie rozgrywa tą scenę śmierci, tak bardzo delikatnie pokazanej śmierci Elenai, w którym właśnie w takiej konwencji monochromatycznej, nie tych mocnych, dominujących, ekspresyjnych kolorów, które później używa, maluje to przepiękne przedstawienie śmierci. Można powiedzieć, że jest to jedno z najpiękniejszych przedstawień śmierci w malarstwie polskim. Może w ogóle w malarstwie. Bardzo romantyczne, bardzo młodopolskie, bardzo pokazujące na to, co jest tak ważnego w pewnej idei przedstawienia polskości właśnie przez ówczesnych artystów. Artyści inspirowali się sobą nawzajem i właśnie tu widzimy, jak pięknie Malczewski nawiązuje do Słowackiego. Oprócz tego obrazu, namalowanego dość wcześnie, są jeszcze znane przynajmniej trzy przedstawienia śmierci Elenai w zupełnie innym układzie, nie horyzontalnym, gdzie gra świateł jest tak pięknie tutaj rozwiązana, można powiedzieć, w taki bardzo romantyczny sposób. W następnych obrazach pokazane są, można powiedzieć, w takim jakby stylu karawadżiowskim, duże skróty perspektywiczne, gdzie Elenai pokazana jest od strony stóp. U jej stóp właśnie na pierwszym planie pokazany jest Angeli albo całujący jej stopy, albo chowający twarz w dłoniach, bardzo pokazujący dużo mocniej swoją rozpacz, moment, kiedy towarzyszka życia, towarzyszka niedoli, zesłania, umiera. Elenai jest symbolem osoby, która z jednej strony symbolizuje Polskę, ale też, co jest takim paradoksem, jest to postać, jest to zbrodniarka, która ma za zadanie jakby odkupić swoje grzechy właśnie na zesłaniu. Natomiast Angeli reprezentuje tutaj to pokolenie młodych Polaków, którzy mają wyprowadzić Polskę z niewoli. I ten wspaniały obraz Malczewskiego, namalowany przez niego dość wcześnie, właśnie jest takim przepiękną ilustracją tego tak ważnego dla Polaków w ówczesnym czasie tematu. I zawiązała je pod umarłym. I z pełnymi trupa skrzydłami, wstawszy na księżyc, odeszła. Wrócił więc Angeli do jamy pustej i spojrzawszy na ściany, zajęczał, bo już jej nie było.
Odeszli więc Angeli z ową niewiastą i z renami szamana na daleką pustynię północną, a znalazłszy pustą chatę w lodzie wykutą, zamieszkali w niej. A po krótkim pożyciu Angeli przyzwyczajał się nazywać siostry imieniem zbrodniarkę tej pokutnicy. Ona mu była sługą i uścielała łoże liściami i doiła reny wieczorem, a rano wypędzała je na pasze. Serce jej od modlitwy ciągłej stało się pełne łez, smutków i niebieskich nadziei i wypiękniało na jej ciało. Oczy rozpromieniły się blaskiem cudownym i ufnością w Bogu, a włosy stały się długie i podobne szacie obszernej, kiedy się w nie ubrała, i podobne namiotowi biednego pielgrzyma. I dziwił się Angeli, że była spokojną o przyszłość, popełniwszy niegdyś zbrodnię wielką, a nawet krwią mając zmazane ręce. I dziwił się, że skarga jej była maleńką i skarżącą się jak płacz niewinnej dzieciny, kiedy zazdrościła ptakom skrzydeł niebieskich, widząc, jak rybitwy białe wędrują ku słońcu złotemu i toną w promieniach. A lękała się zmazać słowami nieczystymi, mówiąc: oto nas dwoje na ogromnej pustyni, więc nas Bóg pewnie słucha i na nas patrzy. A jeśli o rzeczy dobre prosić Go będziemy, to nie opuści nas. Przyszedł więc dzień sybirski, a słońce nie zachodziło, lecz biegło niebem jak koń w zawodzie z płomienistą grzywą i z białym czołem. Straszliwe światło nie kończyło się nigdy, a huk lodów był jakby głos Boży odzywający się na wysokościach do ludzi nędznych i opuszczonych. A długi smutek i tęsknoty przyprawiły o śmierć ową wygnankę i położyła się na łożu liścianym pomiędzy renami swoimi, by umrzeć. Był zachód słońca, albowiem od niejakiego czasu zaczęły się noce w ziemi sybirskiej i słońce coraz dłużej zostawało pod ziemią. Obróciwszy więc ku Angelemu szafirowe oczy zalane łzami wielkimi, rzekła Elenai: umiłowałam ciebie, bracie mój, i opuszczam. A powiedziawszy, gdzie ją miał pochować, że pod sosną, która była w smutnym parowie, leżeć pragnie, rzekła: czymże ja będę po śmierci? Oto chciałabym być jaką rzeczą żyjącą przy tobie, Angeli, pajączkiem nawet, który jest miły więźniowi i schodzi jeść z jego ręki po złotym promyku słonecznym. Ja się przywiązała do ciebie jak siostra i jak matka twoja i więcej jeszcze, ale grobowiec wszystko kończy.
nie zapomnij o mnie. Bo któż o mnie będzie pamiętał po śmierci? Chyba Ren, którego m doiła, zalewając się łzami. Jeżeli wiesz, gdzie ludzie idą po śmierci, to mi powiedz, bo niespokojna jestem, choć mam nadzieję w Bogu. Polecę do krainy twojej rodzinnej i obaczę dom twój, sługi twoje i rodzice twoje, jeżeli jeszcze żyją. I nawet miejsce te, gdzie stało twoje łóżeczko dziecinne, mała niegdyś kołyska twoja. Ty powiesz, że to są myśli gminne, że człowiek po śmierci nie lata. Cóż, kiedy z taką myślą śmierć piękniejsza. A oto patrzaj. Nad łożem moim ta szyba lodu słońcem czerwona z dwoma skrzydłami promieni. Nie jest, że to anioł złoty stojący nade mną? Reny wyciągają mech spod mojej pościeli i skubią łoże śmierci jedząc. Biedne reny moje, żegnam was. A teraz podniosę oczy do Królowej Niebieskiej i będę się modliła do niej. Zaczęła więc tu umierająca mówić litanię do Matki Chrystusowej i właśnie wymówiwszy różo złota, skonała. I na znak cudu upadła róża żywa na białe piersi umarłej i leżała na nich. A w jamie rozeszła się od niej woń różana i mocna. Nie śmiał więc Angeli ruszyć ciała umarłej, ani złożyć rąk, które były wyciągnięte, lecz usiadłszy na końcu łoża, płakał.
A oto jakoby o północy stał się wielki szelest. I myślał Angeli, że reny szeleszczą, wyjadając mech z podłoża śmierci. Lecz inna była przyczyna. Chmura jakoby duchów ciemnych zatrzymała się nad jamą, śmiejąc się głośno, a ciemne twarze pokazały się przez rozszczepione lodu sklepienie i krzyczały: naszą jest! Lecz róża owa cudowna, dostawszy skrzydeł gołębich, poleciała w górę i spojrzała na nie oczami niewinnego anioła. Ciemne więc owe duchy i chmura ich wzniosła się z dachu, krzycząc w ciemnym powietrzu smutne przeklinania. I stała się znowu cichość, jaka przystoi w miejscu, gdzie trup spoczywa. We trzy zaś godziny po północy usłyszał Angeli stukanie do drzwi, które były z lodu, i odwaliwszy bryłę, wyszedł na księżyc i zobaczył owego anioła, który mu był przypomniał miłość dla niewiasty i pierwszą jego miłość na ziemi. Więc spuściwszy przed nim głowę, stał cicho i rzekła do niego: Eloe, wynieś mi tu umarłą twoją siostrę. Ja wezmę ją i pochowam litośnie. Moją jest. Odszedłszy więc Angeli do jamy, wziął na ręce trupa, wyniósł i położył go na śniegu przed aniołem.
Aeloe, uklęknąwszy nad śpiącą, podłożyła pod nią z obojej strony końce skrzydeł łabędzi i zawiązała je pod umarłym. I z pełnymi trupa skrzydłami, wstawszy na księżyc, odeszła. Wrócił więc Angeli do jamy pustej i spojrzawszy na ściany, zajęczał, bo już jej nie było.